sędziowie, jak Państwo widzą, debatują. Nie ma na razie pełnej zgody, zaraz będziemy wszystko pewnie wiedzieli, ale na razie jeszcze chwila emocji, jeszcze chwila oczekiwania. Klasa Intermediate, miejsce trzecie. Intermediate, third place, Justyna Kaplar. Miejsce drugie, klasa Intermediate, second place, Renata Garbiec-Grabarczuk. I zwycięstwo, pierwsze miejsce w klasie Intermediate, the winner of Intermediate class, Milda Ulpite. Koło pierwszego. Ania. Wszyscy kategorii pośredniej Intermediate Winners. Congratulations, wielkie brawa. Kategoria Creative. Miejsce trzecie, Creative Third Place, Magdalena Mancikowska. Miejsce drugie, klasa Creative, Klaudia Górak. Miejsce drugie, Marta Umeniu. I miejsce pierwsze, Magdalena Błońska. Zwycięzcy kategorii Creative, wielkie brawa. Przechodzimy do klasy Commercial. Miejsce trzecie, third place, Commercial Power by Esculap, Marta Szabelnik. Wielkie brawa. Nagroda i maszynka Exacta No. Miejsce drugie, second place, Commercial Power by Esculap. Miejsce drugie, Rita Worobiowa. Miejsce drugie, Rita Worobiowa, wielkie brawa. I miejsce pierwsze, zwycięstwo w klasie Commercial, the winner of Commercial, Natalia Klimowa. Pierwsze miejsce w klasie Commercial, nagroda to maszynka Esculap Duratti, kategoria Commercial Power by Esculap. Wielkie brawa dla zwycięzców. Klasa trymowanie, klasa otwarta, trymowanie, miejsce trzecie. Stripping, open class, third place, Iwona Tarnowska-Ciosek. I zwycięstwo, pierwsze miejsce, first place, the winner of stripping, open class, Rita Worobiowa. Congratulations. Trymowanie, klasa otwarta, zwycięzcy, wielkie brawa, nagrody od sponsorów firma Bobik oraz Germapol. Kategoria trymowanie, klasa czempionów, stripping, champions class. Miejsce trzecie, third place, Bogna Andrzejczyk. Bogna Andrzejczyk, miejsce trzecie, wielkie brawo. Przechodzimy dalej, miejsce drugie, second place, Stripping Champions Class, Renata Kozłowska. Renata Kozłowska, miejsce drugie i zwycięstwo, miejsce pierwsze, the winner of Stripping Champions Class, Silke Miller-Rimmel. Klasa otwarta, kategoria Spaniel Setter, Spaniel Setter, Open Class. Miejsce trzecie, third place. Witamy ponownie Bogna Andrzejczyk. Bogna Andrzejczyk, miejsce trzecie, Spaniele Setery, klasa otwarta. Lucjan Hop. Bogna Andrzejczyk i Lucjan, miejsce trzecie. Nagroda od firmy Germapol, to jest maszynka Heinerstein Mini. Miejsce drugie, kategoria Spaniele Setery, Open Class, Second Place, Małgorzata Świstek. Nagroda od firmy Germapol, maszynka Heinerstein Mini. I miejsce pierwsze w klasie Spaniele Setery otwarta, the winner Spaniele Setery Open Class, Magda Kostrzewa. Spaniele Setery, mini klasa czempionów, champion class, Spaniel Setter, third place, Lilia Szewczenko. Miejsce drugie, Spaniele Setery, klasa czempionów, second place, Spaniel Setter, champion class, Renata Kozłowska.
I zwycięstwo klasa czempionów, wspaniale setery, Szymon Karnaś, The Winner of Champion Class, wspaniale setery. Wspaniale setery, klasa czempionów. Czyste rasy, kategoria, czyste rasy, klasa otwarta, open class, pure breeds, miejsce trzecie, first place, Magdalena Marcikowska. Magdalena Marcikowska, miejsce trzecie, czyste rasy. Miejsce drugie, second place, czyste rasy, pure breeds, Natalia Turowicz. I miejsce pierwsze, zwycięstwo, czyste rasy, open class, winner, Liza Miller. Magdalena Marcikowska, Natalia Turowicz i Liza Miller, najlepsze w klasie otwartej, kategoria czyste rasy, wielkie brawa. Klasa czempionów, kategoria czyste rasy, pure breeds, champions class. Miejsce trzecie, third place, Szymon Karnaś. Czyste rasy, klasa czempionów, champions class, pure breeds, second place, miejsce drugie, Doris Kapferer. I miejsce pierwsze, zwycięstwo, the winner of champions class, pure breeds, Corina Webschiren. Trzecie, Poodles, Open Class, third place, Żaneta Nowak. Żaneta Nowak, miejsce trzecie, third place, Open Class, congratulations. Budujemy emocje, uwaga, miejsce drugie, second place, open class, pudle, pudle klasa otwarta, miejsce drugie, Magdalena Marcikowska. Magdalena Marcikowska, miejsce drugie, miejsce pierwsze, zwycięstwo open class, Paulina Orzeł. Paulina Orzeł, miejsce pierwsze, klasa otwarta, pudle, congratulations. Pudle, klasa czempionów, nagrody sponsoruje, podobnie jak w klasie otwartej, firma Oster. Miejsce trzecie, third place, open, champions class, Poodles. Trzecie miejsce, Farah Eggers. Farah Eggers, miejsce trzecie, third place. Miejsce drugie, second place. Champion Class Poodles, Corina Verschiren. I miejsce pierwsze, winner Champion Class Poodles, Doris Kapferer. Doris Kapferer, pierwsze miejsce, zwycięstwo, the winner of Champion Class Poodles. Congratulations. Teraz przechodzimy do dwóch ważnych wydarzeń. Pierwsze wydarzenie to numer roku. Memoriał Jarosława Łęgowika, naszego przyjaciela, właściciela firmy Germapol, który zmarł w zeszłym roku. I na jego cześć jest nazwana nagroda Memoriał Jarosława Łęgowika dla Groomera Roku. Groomer Roku to jest kategoria, w której zostaje uhonorowana osoba, która najlepiej sobie radziła, zdobyła najwięcej punktów na międzynarodowych konkursach groomerskich od ubiegłorocznego Master Grooming Show. Następnie przejdziemy do kategorii Best in Show, czyli sędziowie wybiorą najlepiej przygotowanego psa, najlepszą pracę z całego naszego tego konkursu. Groomerem roku 2019 zostaje The Polish Groomer of the Year 2019 is Iwona Tarnowska-Ciosek.
To jest, dodajmy, drugi rok z rzędu, w którym wygrywa Ibona. Dodatkowo dzisiaj ma urodziny, więc jest to dobry prezent. This is second year in a row when Ibona won Polish Groomer of the Year and today is her birthday, so good gift. Iwona Tarnowska-Ciosek, numer roku 2019 i 18 też. Wielkie brawa, Iwona Tarnowska-Ciosek, Polish Groomer of the Year 2019 and 2018. Huge congratulations! I teraz została nam już tylko ostatni akt tej imprezy. A więc wybór Best in Show. Trójka sędziowska przejdzie się po sali i spośród zwycięzców poszczególnych kategorii, spośród 8 najlepszych zawodników poszczególnych kategorii klasy otwartej, klasy czempionów, wybiorą Best in Show, czyli najlepszą pracę całego weekendu. Now we move to Best in Show, when our three judges will select the Best in Show. Nagrodę wręczy Julia Łęgowik, córka właścicieli Gigermanpol. Uwaga! To jest ten moment. Jeszcze chwila. Jeszcze momencik. Julia Łęgowik z pucharem i komu ona go wręczy. Ależ ona buduje emocje. Uwaga! Jeszcze chwila. Best in Show 10. jubileuszowego Master Grooming Show zostaje. Uwaga! Uwaga! Jeszcze jedno kółeczko, mój Boże! Ktoś zaraz nie wytrzyma na serce. Uwaga! Master Grooming Show w Bydgoszczy 2019. Best in Show zostaje... Doris Kaffer! Ze Szwajcarii, ze Standard Poodle. Best in Show 10. jubileuszowego Master Grooming Show. Best in Show. Wielkie brawa, huge congratulations. Wyboru dokonali sędziowie Andrzej Szefer, Enrique de la Moreno i przewodniczący Ferruccio Soave. Please join us in the podium.